Jojo, siemano, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Tym razem będzie to Battlefield trzeci na platformie PC. Sorry, skupiam się na tym, co ja tutaj mam jeszcze zrobić. Chwyt przedni i ciężką lufę miałem dodać. Dobra. O, nie chcę tego wejść do akcji na oczywiście PC-cie, ustawienia ultra. Co prawda niektórzy mówią, że jak się gra Battlefield, to trzeba tam wyłączyć coś tam, wyłączyć jakieś tam na niskie, żeby było lepiej widać i tak dalej, ale ja lubię grać tak, żeby ładnie było ten gra wyglądała, i tak właśnie gram, słuchajcie. Specjalistą w tej grze, ale coś ostatnio mi się właśnie fajnie gra, więc dlaczego miałbym nie spróbować czegoś nagrać, tak sobie pomyślałem. Nie, zabili mnie, stawaj, leż na razie, rzuć sobie apteczkę. Dobra, podnieś się. A nie. Pomniałem, że to nie jest tak jak w czwórce, że apteczki nie trzeba rzucać, jak się podniesie, bo mamy 100% zdrowia, ale tak znowu. Dobra, co tu się dzieje? Czwóreczka, podnieś ich. Ładnie, dobra, jedynka. Kurwa, te klawisze mnie zawsze dobijają. Za dużo klawiszy mamy. Bo oczywiście na padzie możemy mieć wszystko ładnie w jednym miejscu. Gdzie oni są? Zapominam na minimapę patrzeć. No dobra. Za dużo czasu nie mam, bo muszę iść do pracy, ale może mi się uda jeszcze nagrać ten odcinek tutaj. Może mi się uda, słuchajcie. Dla mnie AEK na dzień dzisiejszy to jest moja ulubiona broń, bo naprawdę jest dobra, bardzo dobra. Trzeba przyznać. Wow. Myślałem, że go zdjąłeś, koleżko, ale nie. Dobra. Niestety poległem. Dobra, jeszcze akcji. Też nie wiem, jak tam poziom dźwięku, czy nie jest za głośno gra. Po prostu nagrywając OBS-em nie umiem tego jeszcze ustawić tak naprawdę. Mam nadzieję, że będzie ok. Ściszyłem na menadżerze dźwięków w tę grę, więc powinno być ok. O Jezu, granat. Apteczka. Nie, za bardzo ten. Za dużo klawiszy tu jest. Wolę grać na padzie oczywiście, ale to trzeba też spróbować na PC-cie czasami zagrać, bo jest ciekawie. Auć! Okej. Okay. Jak tak chcesz, to tak zrobimy. Będziemy się tak bawić po chamsku. Co jest? Okej. Okay. Wychodzimy z tego budynku. Jo, tam ktoś jest. Tam, gdzie leży. Przykwarzenia chyba dostał. Okej, trzeba iść z tej strony gdzieś na zewnątrz, bo tu nikogo nie ma. Chyba tędy będę wychodził. Poprzez ten budynek, żeby jakąś osłonę jeszcze tutaj mieć. Ja, dostałeś? Bo,
Oj. Mam takie wrażenie, jak gram na PC-cie, że bardzo łatwo ginę. Od razu po prostu dostaję 2-3 kulki i padam. Ale może... może tak jest na PC-cie, no nie wiem. Ja mówię, nie jestem tutaj wielkim graczem PC-towym, więc nie mam pojęcia, jak to wygląda. Właśnie, widzicie, nawet nie wiem, którym się granata rzuca. Dzień sam. Tutaj leży jeden koleś. Skincz! Ma to... O! 94 asysty. Jaki żart. Tu nieśmiertelny koleś. Och. Jaki mam czas? No jeszcze mam z 10 minut. Zanim do pracy wyjdę. Nie wiem, czy uda mi się dograć do końca ten mecz. Postaram się. Najpierw, że się spóźnię. Wow! Najwyżej się spóźni do pracy i tyle. Ale jak już zacząłem nagrywać, to chcę nagrać to do końca. Dobra, wstawaj. Podnosi się i wstawaj. Brawo. Dzięki, teammate. You are the best. Broski. Gdzie są? Z której strony? Tam do środka gdzieś. Zawiesiłem się oczywiście na jakimś kartonie, jak to w Battlefieldzie zawsze bywa. Karton, który zabił Hankę po prostu. Jest nie do przejścia. Okej, tam z tyłu coś się dzieje. Też nikogo nie widać na minimapie, ale pewno się coś dzieje. O, dobra. Dimka Molo DLC zabił mnie. No i trudno. Tu jest granat. O Jezuniu, kochany. Czemu tak? Dobra, tu będę wchodzić. Tu będę szli. Nie wychodź, stary. Stary, bo cię dojadę. Fuck. Wow. Nie jest łatwo. Mam całą drużynę. Poradzicie sobie, czy co? Ja idę znowu w tą stronę. Ej, nie przejdę tędy. Okej. Troszkę trzeba się skampić. Podrażenie. Dobra. O! Ale, ja się kampię, ale oni w tych kontenerach są zajebiście. Dobra, trzeba iść tam. Granat! Ach, już nie miałem, że byłem uszkodzony za mocno. Trzeba było sobie rzucić apteczkę. Dobra, tu z tyłu jest jakiś koleś. Nie był. Idę tam do nas. Ej! Ja pierdzielę, no jak siedzą. Zemsta, szmato. Dobrze. Dobra, jedzie na... Jakby tak siedzicie, to ja też będę szedł. Na górę. Mamy z koleś, dobra, teraz granat rzuć normalnie. Please. Dobra. Ale mam zeza, dobra, idę na dół. Wow. Dobra,
wychodzą ładnie jeden po drugim. Przyda zaraz amunicja, albo i zginę teraz. Nie będzie problemu z amunicją. Jest tu ten koleś, jeszcze było. Dobra, było ciężko, panowie. Dobra, masz apteczkę, rzucam od razu. Dzięki, to jest moja broń. Tam za rzeźnia, tylko świecą te apteczki. Ta rzeźnia tam się zrobiła. Aj! Spierdziele. Co tu? Fuck! Boję się tu wyjść, kurwa. Gdzie? A! A! Wow! Czuka, podnieś się. Stawaj! Nie mam amunicji już. Jak to mam podnieść po kimś? Kurwa, nie wiem, nie umiem na pececie. Aha! Jak to mam podnieść? R! R? Dobra. Ojej. Okej. Nie zdążyłem. Ciekawe jaki wynik mam, nie sprawdzałem. Teraz zobaczymy, moi drodzy. I mam nadzieję, że wam się spodoba. 26-7. A, przyzwoity powiedziałbym. Mam nadzieję, że spodobał się taki pomysł, żeby z PC-ta też nagrywać Battlefielda 3. A wiem, że jest dużo osób, które oglądają na pewno Battlefielda 3 i dużo też osób, które gra na PC-cie, więc mam nadzieję, że wam się spodoba ten pomysł co jakiś czas rzucania właśnie tych meczy. Dzięki za oglądanie oczywiście. Zapraszam do następnego razu. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.